Dzisiaj kolejny obraz nieba. Oto Izajasz mówi o tym niebie tak pięknie, że chciałoby się tam iść, po prostu. Jaki to obraz? Otóż niewidomy zacznie widzieć. Co to oznacza? Oznacza to, że ten, który szemrze, otrzyma pouczenie. A ci, którzy pogubili się w swoim życiu, spotkają się z mądrością. To się dzieje tu i teraz. Kiedy człowiek jest szemrzący, to znaczy, że jest niezadowolony ze swojego życia. A jak poszukuje, to potrzebuje mądrości. Ta mądrość przez ciebie i przeze mnie może się tym osobom objawić. Po prostu musimy głosić Jezusa Chrystusa.